Rysuj z niedźwiadkiem. Jak narysować drzewko? Witajcie, kochani! Jestem niedźwiadek i bardzo lubię rysować. Dzisiaj będziemy uczyć się rysować drzewo. A czy wiecie, gdzie rosną drzewa? Drzewa rosną w lesie albo w parku. Narysujmy więc jedno z nich. Przygotujcie ołówek, kredki, gumkę i kartkę papieru. Jeśli wszystko już macie, to możemy zaczynać. Zaczniemy od narysowania pnia, który narysujemy na samym środku kartki. Pień naszego drzewka będzie szerszy na dole i cieńszy na górze. Kiedy mamy już pień, musimy zabrać się za gałązki. Każde drzewo ma gałęzie, więc nasze też będzie je miało. Rysujemy pierwszą, bardzo cieniutką gałązkę, mniej więcej na wysokości połowy drzewa. Następnie, po tej samej stronie, rysujemy drugą gałąź, która będzie trochę wyżej od poprzedniej. Teraz przyszedł czas na narysowanie gałęzi po drugiej stronie drzewka. Robimy to tak samo jak poprzednio. Jedna wyżej, druga niżej. Brawo! Świetnie Wam idzie! Nasze drzewko ma już wszystkie gałązki. Kolej na liście. Zacznijmy od narysowania korony drzewa. Będzie ona miała kształt balonu. Róbcie to, co ja. Widzicie? To wcale nie było takie trudne. Pozostały nam jeszcze do narysowania pojedyncze listki i nasze drzewko będzie gotowe. Pierwszego listka narysuję tutaj. Potem kolejny i jeszcze jeden. Super! Już naprawdę niewiele nam zostało. Teraz rysujemy listki po drugiej stronie drzewa. Robimy to tak samo jak przed chwilą. Jeden bardzo wysoko, drugi trochę niżej, a ostatni jeszcze niżej. Bardzo dobrze. Teraz wystarczy pokolorować nasz obrazek. Pień będzie brązowy. Tak samo gałązki. Liście pokolorujemy na zielono. Hurra! Nasze drzewko jest już gotowe. Świetnie Wam poszło. Jesteście naprawdę zdolni. Powiedzcie, gdzie posadzilibyście swoje drzewko? Ja posadziłbym je najchętniej tuż koło mojego domku. Koniecznie pochwalcie się waszymi rysunkami mamie i tacie. Ja również jestem bardzo ciekaw waszych prac. Możecie wysłać je na mój adres e-mail Rysuj z Niedźwiadkiem. W tytule podajcie swoje imię i miejsce, gdzie chcielibyście posadzić swoje drzewko. Czekam z niecierpliwością na wasze wiadomości. A tych, co są ciekawi, jak narysować domek albo pieska, zapraszam do innych moich filmów, gdzie razem z wami będziemy tworzyć wiele ciekawych rysunków. Do zobaczenia!